Krakowska Kawaliada to finał wszystkich jeździeckich konkurencji rozgrywanych w ramach Kawaliady właśnie w turze 2021-2022. Skoki przez przeszkody w niedzielę, ujeżdżenie w niedzielę, powożenie zaprzęgami jutro, ale dzisiaj już będziemy znali pierwszego zwycięzcę turu w tym sezonie, zwycięzcę we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Trafi Venting Tour, ostatnia odsłona podczas Kawaliady w tym sezonie, zbliża się wielkimi krokami. Prowadzi w tej rywalizacji Paweł Warszawski, reprezentant Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, ale skrobią mu marchewki Julia Gilmajer z ekipy Konie Sportowe Gilmajer oraz Daria Kobiernik z Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep Lotnisko. Właśnie z tymi paniami, które pewnie chcą się dzisiaj warszawskiemu dobrać do skóry, spotkała się Karina Czechowicz. Przed nami finał halowego Pucharu Polski, Traf Eventing Tour, ze mną Daria Kobiernik i Julia Gilmajer. Witam was. Serdecznie. Dzień dobry. Julia, ty zajmujesz drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. Czy możesz nam zdradzić, jaka będzie twoja strategia przejazdu? Czy w ogóle masz taką strategię przed tym finałowym konkursem, czy bardziej idziesz na żywioł? Oczywiście nie mogę zdradzić za dużo. Chciałabym być najszybsza i oczywiście mieć zerowy przejazd, ale zobaczymy, no bo muszę dostosować przejazd do parkuru. Nie wiem jeszcze, co będzie stało. Także zobaczymy, jak przejadę, w jaki sposób. Chciałabym być najszybsza. Daria, twój koń Ideal Girl już dobrze zna arenę w Krakowie. Tutaj też wygrywałyście. Jak ona się tutaj czuje i jaką masz na dzisiaj strategię? No tak, jeżeli chodzi o strategię, no to wiadomo, że trzeba spróbować się dostać do rozgrywki, czyli być zerowym. Dobrze jest być najszybszym, żeby jechać jako ostatnim w rozgrywce. No ale to jest jakby drugoplanowa sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o samopoczucie mojego konia, tak, no Iga bardzo dobrze zna tą arenę. Dwa razy już tu startowaliśmy, raz wygraliśmy, raz byliśmy drudzy. Natomiast no niestety nie odczuwam, żebyśmy byli w dobrej formie. Troszeczkę pecha miała po Sopocie. Błahe skaleczenie na piętce spowodowało, że była dosyć no, wyłączona przez dłuższy czas z treningu. Tak naprawdę zagoiła się to skaleczenie dopiero około tygodnia temu, więc w przypadku tego konia może nie wypadła jakoś z formy, natomiast właśnie może być zbyt dużo energii w niej, co może spowodować trochę mało precyzji i za dużo chęci, może być za gorąca głowa, więc tego się tak naprawdę najbardziej obawiam, więc będę na pewno stawiała bardziej na precyzję niż na tempo w tym wypadku, szczególnie w pierwszym przejeździe. Tak naprawdę przed finałowym konkursem mamy bardzo małe różnice punktowe, bo lider Paweł Warszawski ma 29 punktów, ty Julia masz 27, Daria 24, czwarta Joanna Pawlak, piąty Mariusz Kleniuk 18 punktów, także no jeszcze wszystko może się wydarzyć. Jak uważacie, kto według was może wygrać ten finał? Ciężko powiedzieć, najlepszy. Bo to, no właśnie, oby wygrał najlepszy. Ciężko powiedzieć, bo to może się wszystko wydarzyć dzisiaj. No ale trzymamy kciuki za wszystkich chyba, no. Ja zawsze mówię, że wynik jest składnią paru rzeczy. Przede wszystkim formą konia, formą zawodnika, formą, jaką reprezentują rywale i trochę szczęścia. Także to się wszystko składa na wynik końcowy w tabeli. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy się dobrze bawili, żeby wszystko bezpiecznie się odbyło. Wszyscy jesteśmy dobrymi znajomymi, przyjaciółmi, każdy za każdego trzyma kciuki, także myślę, że wiadomo, że wjeżdża się na parkour po to, żeby, czy parkourokros po to, żeby wypaść jak najlepiej, ale to ma być dobra zabawa przede wszystkim dla publiczności. Z nami trzy lokalizacje, Poznań, Warszawa i Nowa Sopot. Która była dla was najciekawsza, która była jakimś zaskoczeniem, która najbardziej wam się podobało i gdzie najlepiej wam się startowało? Julia, czy u ciebie to było miejsce, w którym wygrałaś, czy jeszcze jakaś inna lokalizacja? Jak najbardziej Poznań był mega zaskoczeniem dla mnie. Bardzo mi się dobrze jechało, ale muszę przyznać, że w Sopocie no nie poszło mi jakoś najlepiej, ale też mi się bardzo podobało. Arena była piękna, olbrzymia. Teraz tutaj w Krakowie też wygląda, zapowiada się super na dzisiejszy wieczór. Ale no jak najbardziej Poznań w moim przypadku. Startujecie we dwójkę na zawodach otwartych WKKW. Jaka jest specyfika tego konkursu na Kawaliadzie? Mówimy, że WKKW oczywiście jest to tylko jedna skurczona konkurencja, cross. Czym ona się wyróżnia, co potrzebuje zawodnik i koń, żeby tutaj wystartować?
No przede wszystkim tu jest bardzo duży chaos, bardzo dużo się dzieje. Publiczność, która dopinguje, jest oczywiście wspaniała, natomiast to są trudne warunki dla konia. W krosie jesteśmy tylko my i szum wiatru tak naprawdę. Zawodnik, jego koń, jego partner, przeszkody i mało co nas więcej obchodzi, tak? Tutaj wszystko bardzo szybko po sobie następuje. Tak naprawdę to jest parkour w wysokim tempie, w wysokim ryzyku, no bo to są stałe przeszkody. Jednocześnie są technicznie ustawione kombinacje, wymagają dużej precyzji, ale bardzo szybko następują wszystko po sobie, jest mało czasu na przygotowanie i dodatkowo publiczność, która napędza atmosferę i konie, no często to jest troszeczkę trudniejsze. Wydaje mi się, że konie muszą być do tego przeznaczone, które są zwinne, szybkie, są w stanie unieść atmosferę tej imprezy i wydaje mi się, że no ja osobiście jakiś tam swojego podstawowego konia bym nie zabierała, z którym myślę o jakichś wyższych startach WKKW, nie zabierała na tego typu imprezy, bo no troszeczkę się te konie rozbijają po tym, nie? Konie WKKW-owskie na właściwy sezon muszą być bardzo skupione, skoncentrowane, być zrelaksowane na czworoboku, w pełni otwarte w krosie i precyzyjne w parkurze i troszeczkę ta impreza może, wydaje mi się, nam popsuć tą pracę. Ale na pewno są jakieś dobre strony, bo jednak tak jak mówisz, w WKKW nie ma takiej dużej publiczności, nie ma tego dopingu i nie ma tej presji. Myślę, że dla zawodnika, który myśli o startach w mistrzowskich imprezach typu Igrzyska Olimpijskie, jednak takie zmierzenie się z ogromną presją, właśnie nerwami, też jest bardzo pomocne i no, unikalne w tak, tej skali. Tak, to na pewno. Ja patrzyłam ze strony konia i szkolenia tego konia. Natomiast jeśli chodzi o rozwój zawodnika i szkolenie zawodnika i zawodnik, który ma szansę wystąpić przed dużą publicznością w takiej atmosferze, jest to na pewno uczące utrzymać presję, tak, czy emocje na wodzach. To też zawodnik musi się uczyć. Oczywiście z tej strony nie popatrzyłam. Julia, ty właśnie też jesteś trochę przykładem osoby, która wcześniej niekoniecznie była za startami na kawaliadzie w konkursie WKKW, a tutaj jednak mówisz, że jest to niesamowite przeżycie i tak naprawdę nie możesz porównać go z żadnym innym. Jak twój koń się tutaj odnajduje? Bardzo dobrze się odnajduje. Wydaje mi się, że też dobrym krokiem było to, że on chodził już wcześniej zawody skokowe i mniej więcej wiedział, o co chodzi. Wiadomo, startował dwa razy WKKW, ale to jednak kompletnie inna atmosfera. I bardzo dobrze sobie z tym radzi, z tymi przeszkodami krosowymi, podoba mu się, więc no jestem zadowolona i dumna z niego, że tak sobie z tym radzi. Po kawaliadzie, jakie macie plany na sezon otwarty, jakieś takie główne cele związane z WKKW? Chyba obie zaczynamy w Strzegomiu, tak? No i potem moja droga będzie do Mistrzostw Polski seniorów pierwszych. Mam nadzieję, że wystartujemy, no a potem to jeszcze zobaczymy. Jeżeli chodzi o mnie, to tak, sezon zaczynamy w Strzegomiu. Mój podstawowy koń Folblood Chodów wchodzi na poziom 3 gwiazdek, znaczy już w zeszłym sezonie wszedł na poziom 3 gwiazdek. Musi się trochę wzmocnić na tym poziomie i chciałabym zakończyć sezon na 4 gwiazdki, żeby może w przyszłym roku móc rywalizować z Julią również w Mistrzostwach Polski Seniorów. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w dzisiejszym finale i tak jak powiedziałyście, niech wygra najlepszy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak się powie... Zrobię z tego biznes. To trzeba powiedzieć. Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie... Znamy się na tym. Nie na tym. To odpowiemy, skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz... Przecieram szlaki w internecie. Wskażemy Ci powerbank na start, by Twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. Do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna.
Ty też masz powody do radości. Grając wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy. 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 I gramy dalej! Naprawdę nie musisz nikomu nic udowadniać. Ale gdy jesteś sam, nikt nie może ci pomóc. Udowodnij wyłącznie sobie, że warto zrobić pierwszy krok. Witamy w sportowym Krakowie. Trafi Venting Tour 2021-2022. Wystartuje to tuż po godzinie 19. Poznamy pierwszego triumfatora Kawaliady Tour w tym sezonie. Postaramy się pomyśleć, kto też może wygrać. Henryk Święcicki, dyrektor Biura Zawodów Kawaliady, ale także Ośrodek Jeździecki w Baborówku, czyli jeden z ważniejszych ośrodków WKKW w Polsce. Witam serdecznie po raz kolejny w studiu. Witam cię serdecznie, witam państwa. Po raz pierwszy podczas krakowskiej Kawaliady, ale nie po raz pierwszy w studiu Kawaliada TV, Dominik Nowacki, Traf. Dzień dobry. Trochę obaj maczaliście palce w tym, że ta halowa odmiana WKKW na Kawaliadę trafiła. Jak to się stało i kiedy to było? Takie proste pytanie. Dyrektorze Dominiku. Kiedy to było, to nie potrafiliśmy doliczyć się. Przed chwilą rozmawialiśmy poza anteną. Wydaje nam się, że w roku 2013 albo nawet w 2012 WKKW pierwsze się pojawiło w programie, ale nie jako rywalizacja sportowa, tylko jako element pokazów w sobotę. Jestem pewien, że od tego zaczynaliśmy. I zdaje się, że w roku 2014 pierwszy raz to było już jako puchar, halowy puchar polski WKKW, no taka namiastka WKKW na dobrą sprawę, nieprawdziwe WKKW, które łączy te trzy piękne elementy, jak ujeżdżenie, cross i skoki, tylko namiastka w postaci jednego konkursu. A na ten pomysł kto wpadł? No pomysł to pewnie bym powiedział, że był efektem jak wiele elementów programu, czy tego, czym jest dzisiaj Kawaliada, różnych rozmów zespołu. Heniu Święcicki, Szymon Tarant, trochę może Dominik Nowacki, który uważał, że to jest bardzo atrakcyjne i że WKKW zasługuje na to, żeby wejść do programu Kawaliady. Zresztą mieliśmy takie marzenie, żeby Kawaliada stała się docelowo takim wydarzeniem, na którym wszystkie jeździeckie kolory, czy te wszystkie części jeździeckiego świata się spotykają, integrują i nie chcąc tutaj za bardzo dominować, bo mam nadzieję, że Henryk się też tutaj za chwilę włączy. Ja pamiętam dokładnie, w którym momencie bardzo byłem przekonany, że to WKKW musi wejść, bo pracowaliśmy razem z Heniem Święcickim od roku 2009-2010 i wiedzieliśmy my, targowcy, wtedy byłem w rodzinie targów poznańskich, że to WKKW istnieje gdzieś tam w tym Baborówku, się coś dzieje, tak? No ale nigdy nie było czasu na dobrą sprawę dla nas, dla tych ludzi, którzy tą targową rodzinę reprezentowali, a z końmi na co dzień nie byli związani, nie było czasu pojechać do Baborówka i zobaczyć, co oni tam faktycznie robią. I w końcu pojechałem w 12 albo właśnie w 13 roku na festiwal jeździecki w Baborówku i pamiętam ten moment, kiedy stałem pod, tam jest taka piękna ściana lasu i pod tą ścianą lasu jest taka długa prosta, Heniu się wyrywa, żeby powiedzieć, i na tej długiej prostej, na dobrą sprawę w krosie w sobotę, konie zasuwają na maksymalnie wielkiej prędkości. Już mniejsza o to, że na krosie jest szereg przeszkód, które naprawdę robią wrażenie, to na tej prostej te konie cwałem zasuwają tak, że głowa mała, stałem obok, bo nieświadomy byłem, co tu się za chwilę stanie przede mną i czułem, jak ta ziemia, po prostu ten koń, to wszystko pracuje i mówię, Jezus Maria, to jest to, po co kiedyś mężczyzna wsiadł na konia, żeby do swojej ukochanej przez te pola wszystkie zasuwać. I mówię, chcę to mieć w programie Kawaliady. I tak to dojechało na targi. Henryku, jest to halowa odmiana WKKW, jest to jednak jakaś namiastka, ale odnoszę wrażenie, że bardzo szybko zawodnicy to kupili. Chyba, nie wiem, ze względu, popraw mnie, na bliskość publiczności, na łatwość obserwacji, że to stało się naprawdę ważnym elementem Kawaliady. Zdecydowanie tak. Obserwowaliśmy rozwój tego projektu. Na początku nie ukrywam, że sam byłem troszkę niepewny, czy to chwyci, mówiąc kolokwialnie, czy to chwyci, ale chwyciło to bardzo szybko, zarówno ze strony publiczności kawaliadowej, która poznała tę namiastkę WKKW, jak i właśnie zawodników.
I to ci zawodnicy są z nami przez cały sezon zimowy, kiedy nie mają tych startów w pełnych zawodach WKKW. To, co zaraz zobaczymy na finale Trophy Venting Tour tutaj w Tauron Arenie Kraków. No, bardzo jestem też im wdzięczny za to, że jako środowisko odpowiedzieli na to zaproszenie Kawaliady. No i tak też rozwijamy wspólnie tę Kawaliadę od wielu, wielu lat. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się, wysłuchaliśmy, co do powiedzenia mają Daria Kobiernik i Julia Gilmajer, które odpowiednio zajmują trzecie i drugie miejsce, a liderem, jak wspomnieliśmy, jest Paweł Warszawski. To teraz posłuchajmy, co kilka chwil temu jeszcze, bo teraz Paweł na pewno już jest skoncentrowany na starcie, ale dzisiaj jeszcze powiedział naszej reporterce Karinie Czechowicz właśnie przed tym finałowym startem lider. Ze mną Paweł Warszawski, lider Trophy Venting Tour Halowego Pucharu Polski w WKKW. Paweł, jak nastroje przed tym finałowym konkursem? Masz ze sobą jeden wygrany konkurs, ale też świetne wyniki w pozostałych dwóch lokalizacjach. Tak, i to mnie napawa optymizmem przed dzisiejszym finałem, bo tak naprawdę sytuacja jest taka, jakbyśmy jechali nowy konkurs. Klasyfikacja po tych eliminacjach pokazała, że wszyscy w zasadzie z tej czołówki mają jeszcze szansę na zwycięstwo, także tutaj przewaga w zasadzie jest minimalna. Albo w zasadzie tam jeden czy dwa punkty, także w ogóle na to nie zwracam uwagi. Po prostu trzeba dzisiaj wyjechać, zrobić swoją dobrą robotę. Mam nadzieję, że Fuerta będzie na to gotowa i zobaczymy, jaki będzie tego wynik końcowy. Masz ogromne doświadczenie w imprezach mistrzowskich. Wiele razy startowałeś właśnie w finałach. Powiedz, jak to jest dla lidera startować jako ostatni zawodnik? Mamy 10, ty wyjeżdżasz jako ostatni na parkour. Czy to dla ciebie daje przewagę, czy właśnie jest to jakieś zagrożenie, które może cię jakoś stresować? Czy tak, no w tym podstawowym konkursie wiadomo, że to, że jadę ostatni, to nie daje mi żadnego tutaj żadnej przewagi, ponieważ tutaj trzeba po prostu pierwszy nawrót przejechać no najlepiej bezbłędnie i znaleźć się w rozgrywce. Natomiast no, czy pozycja lidera? No jest fajnie być liderem, ale to na pewno jest obciążenie, to nie jest żadna tajemnica, że każdy chce być lidera i trzeba z tą presją się zmierzyć, ale jak gdyby nie podchodzę teraz do tego w ten sposób, że jestem tutaj liderem i mam jakąś przewagę. Po prostu chcę wyjechać dzisiaj, zrobić, przejechać dobrze ten parkour cross. No jeżeli wszystko pójdzie ok, to później w rozgrywce powalczyć o zwycięstwo, tak jak w każdej lokalizacji. Tak jak wcześniej wspomniałaś, te zawody, faktycznie ten tour dla mnie był bardzo udany. No więc mam nadzieję, że to szczęście mnie przed finałem nie opuści. Wczoraj mieliście trening, jak Fuerta się czuje na krakowskiej arenie? No, jest okej. Jest podobnie jak na innych lokalizacjach, troszkę spoglądała szczególnie na te bandy tutaj LED-owe, ale no, nie odstaje jak gdyby swoim zachowaniem od poprzednich lokalizacji, także mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk i wszystko powinno pójść dzisiaj dobrze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki, niech wygra najlepszy. Oczywiście, niech wygra najlepszy, ja mam nadzieję, że krakowska publiczność będzie się tak dobrze bawiła, jak publiczność w innych lokalizacjach. Mam nadzieję, że z kolegami, z koleżankami i kolegami zrobimy dobre widowisko i na to liczę, więc trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Myślę, że realne szanse na zwycięstwo w związku z tym, że punkty liczą się razy półtora w finale, czyli zwycięzca 16 plus 8, 24 punkty może skasować, a wygląda to tak. Warszawski 29, Gilmajer 27, Kobiernik 24, Joanna Pawlak 22. Trophy Venting Tour, no to teraz trzeba trafić, panowie. Dominiku. No to nasi goście i ci, którzy są w arenie i będą śledzić na żywo zmagania WKKW-istów. Oni mogą przecież cały czas typować w punktach trafu swoich faworytów i pewnie potem zupełnie inaczej przeżywać ten konkurs, bo jak już się gdzieś coś, umówmy się, postawi, to potem człowiek zupełnie inaczej drży, trzymając kciuki za swojego wytypowanego faworyta, ale też wszyscy, którzy oglądają Kawaliadę w tej chwili w transmisji na livekawaliada.pl, widzą właśnie w tej chwili, jak się rozkładają w tym wymiarze finansowym. Za dzisiejszy konkurs. Za dzisiejszy konkurs. Nie, za ten konkurs, który będzie. Widać, że klienci, którzy grają w trafie, najsilniej typują Pawła Warszawskiego i za 5 zł na niego postawionego 13,90 jest stopa zwrotu. Julia Gilmajer, widać, że jest druga. No, de facto praktycznie mamy ten czubek, mamy
cały ustawiony w klasyfikacji rankingu. Widać, że ten ranking najbardziej podpowiada naszym klientom, ale to się będzie zmieniać aż do momentu startu konkursu. A tutaj pamiętajmy, że jest 10 osób typowanych. Obecność Diego na tym piątym w sumie miejscu, jeśli chodzi o to, jak grali klienci trafu, świadczy moim zdaniem o tym, że ma bardzo dużą armię swoich jakichś fanów, którzy tutaj przyjechali i oni grubo na niego grają, niezależnie od tego, że jednak masa typujących jednak walczy o nagrodę, widząc, że Paweł Warszawski ma największe szanse, Gilmajer, Kobiernik, Pawlak. No widać, że to jest ta czwórka, którą przed chwilą... Panowie, gdy rozmawiałem z Marcinem Konarskim, niedawnym jeszcze trenerem reprezentacji Polski po Kawaliadzie w Poznaniu, tam Julia Gilmajer wygrała. Użyłem określenia zaskoczenia. Trener Marcin Konarski prawie mnie kopnął w kostkę. Żadne zaskoczenie, on ją obserwuje od dawna. Poważnie należy traktować ten typ, Henryku? Zdecydowanie tak. No i ja jestem bardzo z tego zadowolony, że te emocje będą do samego końca. Tak naprawdę tutaj łącznie z Mariuszem Kleniukiem, który ma szansę wskoczyć na podium. Jest piąty. Tak jest. Joanna Pawlak, Daria Kobiernik, te wszyscy zawodnicy i oczywiście Julia Gilmajer, no i mi najbliższy, nie ukrywam tego, Paweł Warszawski, mają szansę o końcowy sukces. Oczywiście kibicujemy wszystkim zawodnikom i mamy nadzieję, że już za chwilę zobaczymy wspaniały sport. Ale jeżeli mamy jeszcze chwilę, to się pokłóćmy. Paweł musi odpierać ataki, dlatego że Paweł cały cykl gonił i teraz wskoczył na to pierwsze miejsce po ostatniej Kawaliadzie i teraz znajduje się w innej roli. Musi odpierać ataki dziewczyn i młodej, no i doświadczonej. Ja uważam, że Paweł ma tutaj trudną sytuację, dlatego że jest liderem i wiemy, że nie tylko ci, którzy w domu kibicują, ale wielu jego przyjaciół bardzo go podnosi w tej jakby psychicznej, poprzeczkę ma wysoko ustawioną, a Julia Gilmajer, no to nieprzypadkowo pewnie Marcin Konarski powiedział tobie, że to nie jest żadne zaskoczenie. Julia jest ambitna, młoda, świetnie się rozwija i uważam, że ona ma dużo mniejsze obciążenie niż Paweł Warszawski. Nie dlatego, że jest druga, tylko dlatego też, co znaczy Paweł Warszawski w sporcie WKKW, tak? Dla niego ta presja na pewno jest większa niż Julia. No Julia wygra, będzie super, jak przegra z Warszawskim, no przegra z tak utytułowanym zawodnikiem, że nic się złego nie dzieje. Myślę, że ona ma dużo... Niektórzy mogą, a inni muszą. Tak. Ja myślę, że tu jeszcze się może bardzo dużo się panowie. Joanna Pawlak, różnie ocenia się to, że na swoim podstawowym olimpijskim koniu Fantastic Frida startuje, ale gdy spojrzymy na jej wyniki podczas Kawaliady, to gdy przyjeżdżała na Fantastic Fridzie, to jest ścisła czołówka, by nie powiedzieć zwycięstwo. Tak, pierwsza Kawaliada w Warszawie wygrana, później słabszy występ w Poznaniu na innym koniu, a później znowu Fantastic Frida i... W Sopocie było ryzyko, o tym tak. Asia też mówiła, postawiła wszystko na jedną kartę, tam miała błąd i zajęła dalsze miejsce, ale to i tak pozwoliło jej zachować duże szanse, czwarte miejsce, pozwoliło jej zachować na walkę do samego końca i myślę, że tutaj jeszcze dużo się można podzielić. Patrzcie, co się dzieje w kursach. Się kursy. Wystarczy, że Heniu Święcicki mówi, że Paweł Warszawski jest jednak faworytem bitym i od razu kursy się inaczej ustawiły. Widać, że masa gra jednak na Pawła Warszawskiego. Nie zapominajcie, że Julia Gilmajer też jest mocna, a tak naprawdę to cała ta czwórka, która jest w czubie w tej chwili rankingowym, to od dzisiaj na nowo zaczyna się. Za 20 minut wszystko zaczyna się od nowa, każdy ma takie same szanse. Szukając jeszcze w takim razie, skoro już poświęciliśmy tyle uwagi Pawłowi, Julii, Joannie Pawlak, to Daria Kobiernik, chociaż tu odwołam się nie do WKKW, ale do skoków przez przeszkody. Przecież ona tutaj wygrywała konkurs na Winchesterze w skokach przez przeszkody. Tak, zaliczanie do światowego rankingu. No, to było 2 lata temu podczas ostatniej Kawaliady w Krakowie. Na pewno to doświadczenie. Lubi Kraków. I doświadczenie Darii Kobiernik w takich konkursach, w których się spokój. I dojrzałość po prostu. Zdecydowanie tak. Tutaj nie można przekreślać nikogo, uważam. A no, nie mówimy... Spokojnie się wypowiada w tym materiale Kariny Czechowicz, koncentracja jest... Tak. Ja bym nie skreślał też, szczerze mówiąc, Mariusza Kleniuka i mówię to jako dyrektor toru wyścigów konnych Służewiec. Podkreślam to, że mamy ogromne ambicje na to, żeby folbluty w polskim sporcie po wyścigach, po karierze na torach dalej znajdowały swój adres i Mariusz Kleniuk pokazuje, jedzie folblutem, to jest jedyny folblut w tej stawce i tym folblutem świetnie rywalizuje z pozostałymi. No dzisiejsze WKKW bez folblutów nie istnieje. Zwracam uwagę, że on też tutaj ma ogromną szansę, bo też jest bardzo
doświadczonym zawodnikiem i on ma szansę wejść na podium. Tutaj ta cała piątka, którą teraz powiedziałem, to oni wszyscy mają realne szanse, żeby... Ja wymienię pozostałych, żebyśmy wiedzieli jeszcze, kto startuje, bo tam też państwo mogą mieć swoich faworytów. Aleksandra Malicka, Nowacka, Zofia Pogodzińska, która przecież była druga w Sopocie, Aurelia Drywa, Jolanta Tarczyńska, Katarzyna Kokowska, Marta Dziak-Gierlicz i Filip Dziuba. Wszyscy tutaj zjechali, wszyscy chcą tutaj... przepraszam, Filip Dziuba jest oczywiście sklasyfikowany. Jest jeszcze Jolanta Tarczyńska, Aurelia Drywia, Zofia Pogodzińska. Diego Pieniaszek, tak, i Diego Pieniaszek. To jest oczywiście cała stawka zawodników, którzy wystartują. W finałowym konkursie Traf Eventing Tour. Wystarczy wejść na stronę trafonline.pl i zupełnie inaczej przeżywać emocje związane z rywalizacją tych bohaterów. Henryk Święcicki, dyrektor Biura Zawodów Kawaliady i WK Kawista, Dominik Nowacki, Traf, byli moimi państwa gośćmi. Przenosimy się już na parku Rokros. Czarne konie. A jeśli macie państwo pomysł, w kogo chcecie trafić, to stoiska można znaleźć w strefie wystawców, obok lotto w strefie VIP, przy trybunie dla zawodników, przy wejściu do loży VIP, a może najprościej na stronie trafonline.pl. Króciutko o zasadach rywalizacji, która w każdym etapie jest taka sama. Jedna różnica dzisiaj to punkty bonifikacyjne za zdobyte miejsca będą przemnożone, a więc w finale może jeszcze wiele się wydarzyć. Najpierw zawodnicy pokonują cross składający się z aż 18 przeszkód, w tym są dwie kombinacje. Do drugiego nawrotu awansuje szóstka najlepszych. Według punktów i czasu oceny są tutaj w krosie halowym takie same jak w skokach przez przeszkody, czyli ewentualna zrzutka, bo te elementy też mogą spaść. Te przeszkody nie są do końca stałe. Oczywiście też ze względów bezpieczeństwa. Kiedyś te krosy były bardziej masywne. Przeszkody ześrubowane, zbite gwoździami. Dziś te przeszkody mogą spadać, a więc ewentualna zrzutka to 4 karne sekundy. No i bardzo mocno liczyć się będzie norma czasu, bo o ile w konkurencji skoków przez przeszkody, dzisiaj w tym najtrudniejszym konkursie mieliśmy 350 metrów na minutę, to tutaj to tempo wynosi aż 400 metrów na minutę. Do drugiego nawrotu awansuje 6 najlepszych par. Wyniki z pierwszej rundy są kasowane, no i potem wszystko zaczyna się od nowa. Tor zostanie skrócony i drugi nawrót będzie oceniany jako konkurs szybkości, czyli ewentualne zrzutki przeliczane będą na karne sekundy. Warto będzie ryzykować szybką jazdę i wykonywanie krótkich najazdów. No te emocje są tutaj gwarantowane. Pan Marcin Konarski jeszcze sam przestawia drzewa, bo takie ustawienie drzewek może w jakiś sposób ułatwić bądź utrudnić skok przez przeszkodę. Proszę zobaczyć, nie mam już czasu teraz. A żeby omówić dokładnie cały tor, powiem troszkę więcej przy okazji samych przejazdów, ale mamy tutaj wiele tak zwanych wąskich frontów. Proszę zobaczyć tylko metr szerokości tej przeszkody PKO Banku Polskiego. Wiele hyrd do poczesania, to jakby ułatwia wykonywanie płaskich skoków, bo tutaj jeśli nie ma tak jak dron, który się rzuci, tutaj taka hyrda jest poczesana. I to jest zupełnie nienormalne dla koni WK Kawowskich. Stąd te konie WK Kawowskie często mają problemy z normalnymi parkurami. No i przeszkody, które skakane będą bardzo często z ukosa. Jakbyśmy popatrzyli na rysunek trasy tego krosu, to niekoniecznie sugerowane tutaj są proste najazdy na przeszkody. Tak na przykład przez tą przeszkodę numer 14, hyrdę traf. W zasadzie trzeba skoczyć z ukosa, bo 15 jest od razu tutaj po bardzo szybko następującym łuku. 15 jest tam,
Ja już oddaję głos z powrotem do studia, a konkurs Travi Venting Tour rozpoczynamy o godzinie 19.20. Oczywiście cały czas możemy myśleć o trafieniu swoich faworytów. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, witam wszystkich. Wielki dzień. No tak, witam.